Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za to, że możemy się tą historią w Sejmie podzielić z tymi wszystkimi, którzy o niej nie wiedzą, dla których jest to ta część polskiej historii, bo to przecież nasza historia, nie mieli do tej pory zielonego pojęcia. Ta historia jest bardzo poruszającą ludzką opowieścią o tym, że ktoś wzruszył się losem dzieci, które znalazły się w tragicznej sytuacji, że nie poprzestał na tym wzruszeniu, tylko zastanowił się, co może z tym zrobić, żeby ulżyć, pomóc i w jakiś sposób, może nie zadośćuczynić, ale znieść skutki krzywdy, zminimalizować skutki krzywdy, której dane dziecko doświadczyło. I mówimy dzisiaj tutaj o ponad 700 dzieciach. Ktoś powie ponad 700 młodych ludzi, a przecież tylu ludzi, tysiące młodych ludzi, setki tysięcy młodych ludzi zginęło, straciło życie. Tak, to prawda. Ale kto ratuje jedno życie, ratuje cały świat. Kto ratuje jedno życie, nawet w tym przypadku oczywiście mówimy o życiach dzieci, które były sierotami, półsierotami. Czasami udało się później spotkać z rodzicem, czasami się nie udało. Różne były te historie, jak dobrze wszyscy o tym wiemy. Ale dzięki temu, że miały szansę na przeżycie, poniosły dalej historię swoich rodzin, poniosły dalej to dziedzictwo, w które zostały wyposażone przez swoich rodziców, którzy na pewno bardzo je kochali. To jest olbrzymia, ludzka, wstrząsająca, poruszająca serce do głębi opowieść o tym, że świat się naprawia centymetr po centymetrze, kawałek po kawałku, życiorys po życiorysie, los dziecka po losie dziecka. Ja sam mam to doświadczenie pracy w wielu krajach, bo miałem to szczęście, że mogłem to robić, pracując właśnie głównie z dziećmi i próbując ten świat po kawałku, po centymetrze naprawiać. I czasami człowieka szlak trafiał i miał dość wszystkiego, bo myślał sobie, no dobrze, ale co z tego, że ja uratuję to dziecko, jak tyle dzieci jeszcze za chwilę zginie. Zobaczcie, ci, którzy przyjęli te dzieci do Nowej Zelandii, przyjęli te dzieci, zorganizowali im całe wsparcie. Oni o tym nie myśleli. Oni myśleli o tej twarzy konkretnego dziecka z jego konkretnym uśmiechem, konkretnymi łzami, konkretnym wzruszeniem, konkretnym strachem. Przecież to były dzieci deportowane po tym, jak Związek Radziecki napadł zbrodniczo na Polskę w 1939 roku. Przecież to są ludzie o dramatycznie splątanych życiorysach. Ja ich na całym świecie spotykałem, Polaków, którzy a to z armią Andersa, a to w innych okolicznościach przechodzili czasem przez cały świat, kończąc w Ameryce Południowej, kończąc w Afryce, kończąc choćby w Australii czy Nowej Zelandii. Dzisiaj przy okazji tej uroczystości chcę powiedzieć dwie rzeczy. Przede wszystkim chcę z całego serca w imieniu Polski, Rzeczpospolitej Polskiej, podziękować społeczeństwu Nowej Zelandii, podziękować wszystkim tym ludziom, którym wystarczyło tej wyobraźni, tej wrażliwości, żeby nasze dzieci dotknięte wojną, nasze dzieci, nasze polskie dzieci, dotknięte cierpieniem, nasze dzieci, którym ktoś chciał złamać życie, przyjęli na swoją gościnną ziemię. Otoczyli opieką, otoczyli troską, na lata dali możliwość rozwijania swoich pasji. Uczyniliście nasze dzieci waszymi domownikami. To jest rzecz, która no nie ma większej rzeczy między ludźmi. Zaprosić do domu i sprawić, że poczujesz się nie gościem, tylko domownikiem. Wyście to z naszymi dziećmi zrobili. I za to na pokolenia jesteśmy wam wdzięczni. W polskim Sejmie, wszędzie indziej, gdzie będziemy te wydarzenia wspominać, nie damy tej pamięci zgasnąć. Bo kto ratuje nasze dzieci, zostanie na zawsze w pamięci, w naszych sercach i w pamięci następnych pokoleń. I w ich sercach nie mam co do tego wątpliwości. I to jest pierwsza rzecz, którą chciałem podnieść i to dziękuję, żeby głośno wybrzmiało w waszych uszach i żebyście je przekazali dalej do siebie, do Nowej Zelandii, gdzie jak słyszę, pamięć o polskich dzieciach jest wciąż żywa. Skwer w Wellington, różnego rodzaju inne upamiętnienia, które się tam znajdują. Dobrze, że o tym pamiętamy. A wiecie dlaczego? I to jest ta druga rzecz, o której chcę powiedzieć. Dlaczego dobrze, że o tym mówimy i dobrze, że pamiętamy? Bo dzisiaj wokół nas takie tragedie też mają miejsce.
Bo dzisiaj też bardzo wiele dzieci cierpi z powodu tego, że jacyś dorośli postanowili zrealizować swój chory pomysł na życie, na politykę, na ich własne znaczenie w świecie. Dzieci nie są niczemu winne. Zawsze winni są dorośli. I dzisiaj widzimy za naszą wschodnią granicą dziesiątki, setki, tysiące dzieci porywanych, deportowanych przez zbrodniczego rosyjskiego okupanta, ukraińskich dzieci, wynaradawianych. To jest hańba, że coś takiego dzieje się w XXI wieku. To jest coś, co będzie kładło się cieniem na wieki, na tych, którzy takie działania podejmują. Ta historia niech będzie dla nas wszystkich też wezwaniem do tego, żeby nigdy nie odwracać wzroku z obojętnością. Żeby nigdy nie mówić sobie, a może za mała skala działania, a co ja mogę, a co ja będę mógł. Ci żołnierze, którzy płynęli z polskimi dziećmi wtedy do Nowej Zelandii, przede wszystkim widzieli dzieci, którym trzeba pomóc. To byli ludzie, którzy mieli tę wyobraźnię, o której nasz wielki rodak Jan Paweł II mówił, wyobraźnię miłosierdzia. Do miłosierdzia trzeba mieć wyobraźnię. Do miłosierdzia trzeba umieć siebie i swoje wyobrażenia i swoje koncepcje polityczne i inne przekroczyć. Dzieci to jest najważniejsza rzecz, jaką mamy na świecie. Bo dzieci są tymi, którzy poniosą ten świat. Albo w dobrą, albo w złą stronę, kiedy sami staną się dorośli. Jeżeli dostaną ciepło, dobroć, miłość, troskę i opiekę, to ją oddadzą. Sobie nawzajem i następnym pokoleniom. Zrobiliście, drodzy Nowozelandczycy, wspaniałą robotę dla prawie 1000 ludzi najważniejszych, jakich Polska miała. Naszych dzieci. Serdecznie wam za to raz jeszcze dziękujemy. Będziemy pamiętać, wyciągniemy z tego wnioski i będziemy robić wszystko, żebyśmy my dzisiaj w Polsce umieli zachowywać się w taki właśnie sposób, jak wyście się zachowali, dla tych dzieci uchodźców, do tych dzieci migrantów, które trafiają na naszą ziemię. Polska ziemia, niezależnie od wszystkich kontekstów geopolitycznych, kontekstów bezpieczeństwa, musi być zawsze gościnnym domem dla pokrzywdzonych przez wojnę czy przez świat dorosłych dzieci. I wierzę, że taką będzie. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za to, że wpadliście na ten pomysł, żeby ta wystawa w Sejmie była. Do Sejmu przychodzi w takich dniach jak ten 30-40 wycieczek z całej Polski. To są tysiące ludzi każdego dnia, które teraz budynek parlamentu odwiedzają. W każdym tygodniu wycieczki szkolne, wycieczki osób starszych, wycieczki indywidualne będą przechodziły i będą się zapoznawały z tą historią. Bardzo się cieszę, że zdecydowaliście się uczynić nam ten zaszczyt i wystawę właśnie w polskim parlamencie tej sprawie, o której tak mało w Polsce wiemy. O tym geście miłosierdzia, o tym otwarciu serca, ale też i o tej przyjaźni, która powstała między nami a Nowozelandczykami, którzy zaopiekowali się najsłabszymi spośród nas, mam nadzieję, będzie trwała. Szczególne słowa wdzięczności za obecność kieruję do pani Aleksandry Kulak. Pani obecność tutaj jest żywym znakiem i żywym symbolem tych wartości, których pani doświadczyła i które teraz chce przekazywać dalej, mówić o nich głośno. Bardzo się z tego cieszę, że ma pani w sobie gotowość i siłę do tej służby, że jesteśmy tutaj wszyscy po to, żeby sobie o tym nawzajem opowiadać i przypominać sobie tę jedną najprostszą sprawę. Ludzie są dobrzy. Ludzie czasami fatalnie się zachowują, ale ludzie są po prostu dobrzy. Ludzie są dobrzy, tylko my za rzadko w to wierzymy. Bardzo Państwu dziękuję i zachęcam do obejrzenia tych wszystkich pamiątek, które i pani Aleksandra udostępniła i tych wszystkich wspaniałych fotografii. Popatrzcie na przykład na tę żołnierza i tego małego szkraba, który jest przez niego z czułością podnoszony. No. Czy trzeba mówić coś więcej? Dziękuję Państwu bardzo. Serdecznie dziękujemy. Głos zabierze Jego Ekscelencja pan Thomas Fitzsimons, chargé d'affaires ambasady Nowej Zelandii. Panie ambasadorze, prosimy. Dziękuję. Tihei mauri ora. Ete atua nau te kororia. Te fare etu nei tenakwai, te papa iwaho nei tenakwai, te mana whenua o tene rohe tena koutou, te hunga mate ki te hunga mate haire haire haire,
Te hunga ora ki a tātou, te hunga, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa. Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie Ministrze, Szanowna Pani Przewodnicząca Polsko-Nowozelandzkiej Grupy Parlamentarnej, wszyscy dostojni goście. 80 lat temu amerykański okręt marynarki wojennej za 733 polskimi dziećmi i ich 105 opiekunami na pokładzie przymierzał Ocean Indyjski, płynąc w kierunku Nowej Zelandii. Pod koniec października statek przypłynął do portu w Wellington, stolicy Nowej Zelandii. Był chłodny, ale słoneczny wiosenny dzień. Jak zauważyła wówczas Józefa Wrodniak, to portowe miasto otoczone zielonymi wzgórzami wyglądało bajkowo. Dzieci, o których mowa, doświadczyły wielu trudów. Widziała śmierć swoich rodziców podczas inwazji sowieckiej 1939 roku. Została siłą wywieziona na Syberię. Znosiła niekończące się podróże przez Rosję i Azję Środkową do Iranu, a następnie odbyła rejs na drugi koniec świata. W Nowej Zelandii czekało na nie ciepłe powitanie. Początkowo grupa zamieszkała w małym miasteczku Pahiatua, gdzie dzieci kontynuowały naukę języka polskiego i podtrzymywały polskie tradycje. Zaczęto nazywać je dziećmi Pahiatua. Niektórzy z nich powrócili do Polski. Ci, co pozostali w Nowej Zelandii, współtworzyli nasz kraj i stali się trzonem naszej polskiej społeczności. Wielu uważało, że ma dwie ojczyzny. To dla mnie zaszczyt być tutaj dzisiaj, aby uczcić 80. rocznicę tego wyjątkowego wydarzenia, które połączyło Polskę i Nową Zelandię. Historia polskich dzieci pozostaje żywa w moim kraju. Na początku roku minister spraw zagranicznych Nowej Zelandii, pan Winston Peters, odwiedził Warszawę i podarował panu ministrowi Radosławowi Sikorskiemu niedawno odtajnione i opublikowane archiwa rządowe związane z tą historią. Dla mnie echa tej historii widoczne są współcześnie. Dostrzegam je w serdecznym przyjęciu, jakie zaoferowali Polacy o wiele większej liczbie uchodźców z Ukrainy. Po raz kolejny ludzie zmuszeni byli uciekać przed przerażającą wojną, niczym niesprowokowaną agresją. I po raz kolejny hojność zwykłych ludzi okazana w potrzebie zostanie zapamiętana na lata. Chciałbym podziękować Jego Ekscelencji panu Szymonowi Hołowni, Marszałkowi Sejmu oraz Kancelarii Sejmu za możliwość zaprezentowania tej wystawy. Dziękuję pani Aleksandrze Kulak, która była jednym z dzieci Pahiatua i którą mamy zaszczyt dzisiaj gościć. Dziękuję przybyłym krewnym kilkorga innych dzieci: Anna Bednarskiej, Mieczysława Głowieckiego, Józefa Holona, Dzisława Lorenza, Nadziei Petryna. Dziękuję Michaelowi Wodzieckiemu, wnukowi Kazimierza Wodzieckiego, ówczesnego konsula generalnego RP w Nowej Zelandii oraz pani Marii Wodzieckiej. To dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu udało się sprowadzić polskie dzieci do Nowej Zelandii. Serdecznie dziękuję Justynie Odmale za wspaniałą pracę nad tą wystawą. Chciałbym także podziękować całemu zespołowi ambasada za wsparcie. Dziękuję historykom, dziennikarzom, przedstawicielom instytucji kultury, a także zwykłym ludziom, którzy podtrzymują pamięć o tej historii zarówno w Polsce, jak i w Nowej Zelandii. Oby jak najdłużej.
Dziękujemy serdecznie. O zabranie głosu proszę panią posłankę Wandę Nowicką, przewodniczącą Polsko-Nowozelandzkiej Grupy Parlamentarnej. Szanowny panie marszałku, panie ministrze, szanowna pani Aleksandro, szanowni państwo, powiem tak bardzo osobiście, z ogromnym wzruszeniem biorę udział w tej dzisiejszej uroczystości otwarcia tej tak ważnej wystawy, która upamiętnia tak ważny epizod dotyczący niewielkiej, ale bardzo ważnej grupy Polek i Polaków, dzieci, które na zaproszenie premiera Frasera mogły znaleźć schronienie właśnie w Nowej Zelandii. Jest to ogromny wyraz solidarności ze strony Nowej Zelandii, które my w Polsce sobie bardzo cenimy, bo polskie dzieci i w ogóle Polacy właściwie musieli przez całą swoją historię gdzieś uciekać przed kimś, prawda, i tak dalej. I bardzo się cieszymy, że Nowozelandia również solidarnie z Polską przyjęła te dzieci i co więcej, z nimi się tak wspaniale zaopiekowała, zapewniła nie tylko możliwość przeżycia, ale też znakomite warunki i zdrowotne i do wykształcenia. I to jest rzeczywiście ogromny dowód solidarności, który mam nadzieję, że my również jako Polacy i Polki w jakiejś mierze też spłacamy innym uchodźcom i uchodźczyniom, którzy również musieli uciekać przed rosyjską nawałą, prawda, przed straszną wojną. Myślę tu głównie oczywiście o Ukraińcach i Ukrainkach. Także ta solidarność musi uczestniczyć, być ważnym elementem polityki międzyludzkiej, humanitaryzmu, przestrzegania praw człowieka. I fakt, że właśnie Nowa Zelandia tak bardzo okazała tę solidarność wobec polskich dzieci, jest w naszej pamięci. Musimy oczywiście o tym pamiętać, chcemy o tym pamiętać, powinniśmy o tym pamiętać i bardzo się cieszę, że delegacja polsko-nowozelandzkiej grupy parlamentarnej będzie miała okazję wziąć udział w uroczystościach 1 listopada, bo właśnie 1 listopada to właśnie jest upłynie 80 lat od dnia, kiedy ten statek przypłynął do wybrzeża Wellingtonu. Także parlament będzie tam, dzisiaj my gościmy Nową Zelandię i bardzo się cieszę, że nasza grupa parlamentarna również będzie dążyła nie tylko do tego, żeby myśleć o przyszłości i nawiązywać i rozszerzać i rozwijać współpracę, ale również pamiętać o tej ważnej historii, która nas połączyła. Dziękujemy serdecznie. Szanowni państwo, głos zabierze pani Aleksandra Kulak, która była jednym z dzieci Pachiatua i która po kilku latach spędzonych w Nowej Zelandii wróciła do Polski. Pani Aleksandro, to dla nas prawdziwy zaszczyt. Witam państwa wszystkich serdecznie. 1 listopada, 80 lat temu, miałam 7 lat. Jakoś bardzo długi taki, no już przykre doświadczenia, jakich nie powinno mieć żadne dziecko. Był to kraj, do którego, był to dla nas w czasie całej drogi, w czasie podróży, czekaliśmy na kolejne zdarzenie, kolejne miejsca, gdzie przyjedziemy, gdzie zostaniemy zaliczeni, dostaniemy pościel, wyznaczone łóżko. I będziemy się zastanawiali, co będzie z nami dalej. Słyszeliśmy od bliskich, od wychowawców, że wrócimy do kraju, że wojna się skończy, że musimy jechać dalej, no bo tu nie możemy czekać, ale tam, w tamtym zakładzie jest miejsce, czy w kolejnym kraju jest miejsce. Właściwie tułaczka zaczęła się wtedy, kiedy zaczęła się dla dorosłych zsyłka, deportacja,
my dzieci po prostu nie bardzo rozumiałyśmy tego, co się w ogóle dzieje, dlaczego budzą nas w środku nocy, dlaczego trzeba gdzieś jechać, ubierać się, wychodzić nagle z domu. Przekonywali nas rodzice, mnie matka mówiła, pojedziemy do babci, ubieraj się ciepło, musisz się ubrać, bo pociąg czeka. Zamiast pociągu była czarna dziura, zapach karbolu i brudu, zimno, mokro. To ja już wolę do domu z powrotem. No poczekaj, musimy na razie. I tak było cały czas, ileś lat. Nie ileś, ale konkretnie 5 lat takiej poniewierki. I czekania, że wciąż, że będzie ten dom i tam będzie czekał ktoś bliski, przywita, będzie serdeczny, będzie to osoba, która się bardzo ucieszy, że wróciliśmy i tam jest nasze miejsce, tam jest nasz dom. I dziwna rzecz się stała. Właściwie, kiedy płynęliśmy już do Nowej Zelandii, wyobrażając sobie kraj gdzieś daleko, jeszcze dalej niż te wszystkie, w których byliśmy w tej chwili, mając nadzieję, że dorośli wiedzą, co robią, trzeba jechać, to trzeba jechać. Wrócimy, w końcu wrócimy do domu i tam nas ktoś przywita serdecznie, miło. Zawsze na tych postojach było, ustawcie się w kolejce, proszę tutaj pościel, ustawcie się do kolejki. Masz pościel, to idź teraz po mydło. Proszę zajmij łóżko, walizeczkę połóż pod łóżkiem i pilnuj się, żebyś się nie zgubiła, że mieszkasz w tym pokoju, w tym domu tutaj. Pamiętaj, i wciąż ten dom był inny i wciąż było to samo, ten sam rytuał na przyjęcie. I nagle przypłynęliśmy do kraju, gdzie prócz nas wracali jeszcze dorośli, wracali żołnierze. Dla mnie 7-letniej dziewczynki to byli jacyś tacy bardzo ważni ludzie, bo przecież walczyli i teraz na pewno przyjadą do domu, ale my też tu przyjedziemy. Wspomnienia były, te wyobrażenia o tej Nowej Zelandii były różne. Pierwsza wiadomość, że jedziemy gdzieś bardzo daleko, jakaś wiadomość, że tam ludożercy mieszkają albo mieszkali, a jak my wrócimy czy nie wrócimy, tak jak to dzieci, po prostu rozmowy i taki odbiór świata, jakim widzieliśmy. Jaki widzieliśmy, jaki się wciąż zmieniał. Najpierw okrutny, bardzo zły, potem troskliwy, bo rząd się troszczył w Iranie bardzo o te ośrodki, ale czuliśmy się tam obcy, niepotrzebni, czekający, żeby wyjechać, żeby wreszcie do tego domu, do którego powinniśmy byli wrócić już tyle razy, bo tyle razy opowiadała babcia czy mama, że przyjedziemy i jak to będzie, i jak się odbędzie to całe przywitanie. I po raz pierwszy zatrzymali, kiedy już zaczęliśmy, jeszcze przed wyjściem ze statku, zaczęliśmy obserwować otoczenie. Mieliśmy czas popatrzeć na to miejsce, gdzie wysiądziemy i gdzie dalej będziemy żyć. Staraliśmy się dopchnąć do burty 700-800 osób przepychających się nawet przy takim dużym okręcie, jakim był General Randall. Nawet tam było trudno znaleźć sobie jakieś miejsce i wypatrzeć, znaleźć taką możliwość, żeby popatrzeć na nabrzeże, na ludzi. I ja pamiętam z tego momentu niebo, niebieskie niebo i białe chmury i gdzieś tam w dali widać taką puchatą zieloną, taką zieleń z czerwonymi punkcikami, które były dachami prawdopodobnie tych domków, które tam się pieły po wzgórzach w Wellington. Taka była cisza, spokój był rzeczywiście, mniej
mniej psociliśmy, cierpliwie i czekaliśmy. I nagle dociera do nas dźwięk muzyki. Słyszymy orkiestrę, słyszymy powitania, słyszymy jakieś śpiewy różnych, z różnych miejsc dochodzące w języku, którego zupełnie nie rozumiemy, ale taka jest radość w tym. No, zaskoczenie. Pewnie nas tak pięknie witają. Wspaniale nas witają. Tak jak do domu. No tak, tak jakbyśmy przyjechali do Polski. I to było pierwsze porównanie Nowej Zelandii do własnego kraju. Już zostało to w pamięci tych, którzy zostali. Oni są Nowozelandczykami, ale mają dwie ojczyzny. I u nas też. Staraliśmy się spotykać, staraliśmy się nawiązywać kontakty. Byliśmy dzieci z Pachiatua. W 50. rocznicę próbowałam, ja i Ania Bednarska, próbowałyśmy zorganizować tutaj spotkanie w Warszawie Nowozelandczyków. Nie znalazłyśmy zrozumienia w mediach, nikt nie chciał ogłoszenia umieścić, ale spotkaliśmy się na tyle, na ile mogliśmy powiadomić i zebrać te kilkanaście osób na te 90, które opuściły Nową Zelandię. I tak sobie powspominaliśmy. Profesor Stelmachowski dał nam salę. Mogliśmy tam posiedzieć, mogliśmy wyświetlić film, bo przyjechał kolega z Nowej Zelandii, Staszek Manterys, przywiózł film i to było właściwie takie pierwsze spotkanie dzieci Pachiatua. Takie nieformalne, nieoficjalne, bez zainteresowania jakiejkolwiek władzy czy prasy. Po prostu ekspres wieczorny tylko umieścił, przepraszam, tą moją prośbę o informację i dzięki temu zebrało się nas te kilkanaście osób. Ale chciałam wrócić jeszcze do tego dnia przybycia. To potem to się jakoś wyprostowało, że to nie dla nas orkiestra, tylko witają swoich rodziny, swoich mężów, braci, tych, którzy wrócili z frontu. Ale nasze powitanie było jeszcze dłuższe, jeszcze radośniejsze. Na całej trasie z Wellington do Pachiatua stały przy torach grupy ludzi, jak była jakaś farma albo szkoła, albo miasteczko. Ludzie wychodzili z chorągiewkami i machali, pozdrawiali nas. Jak była możliwość, to podchodzili do wagonów. No, słodycze, pierwsze nowozelandzkie lody. To ludzie, to wychodzili ludzie, którzy akceptowali nowych przybyszów, którzy być może tu zostaną, a może pojadą dalej. Nieważne było, ważne było, żeby nas przywitać, bo oni nas zaprosili, a myśmy przyjechali. I w Palmstron było taki dłuższy postój, gdzie pierwsze kontakty jakieś próbowaliśmy nawiązać, próbowaliśmy się czegokolwiek dowiedzieć. Było to bardzo trudne, ale ten sam dotyk czasami, że ktoś pogłaskał po głowie. Byliśmy swoi. Nie czuliśmy się po raz pierwszy jak obcy, nawet jeżeli to miejsce inne było dobre, to byliśmy obcy. Po prostu byliśmy tacy, którzy czekają na to, co będzie dalej. Czy wrócimy do kraju? Tym bardziej, że te głosy, jakie dochodziły po Jałcie i rozważania starszych, opiekunowie nasi byli w dużej rozterce, oni sami mieli problemy. Poświęcić czas mogli nam tylko ludzie, którzy tam żyli. I bardzo wiele rodzin zabierało dzieci do siebie. Spędzaliśmy tam wakacje. Mieliśmy tam kontakt, tam zaczęliśmy się uczyć języka. Moim zdaniem błędem było jedno, że jednak na początku rząd był nastawiony, że absolutnie wracamy, no bo dlaczego nie? Mamy swoją ojczyznę, będziemy ją mieli. A potem, jak już było wiadomo, że nie,
jednak nie było od początku nauki angielskiego w ilości takiej, żeby opanować ten język, żeby potem było łatwiejsze życie tych dzieci, tych, którzy zostali. Tak było, no, nie mnie sądzić, ja wtedy chodziłam do drugiej klasy, bo jak przyjechałam w pierwszą, skończyłam w Isfahanie, a potem zaopiekowała się mną taka rodzina nowozelandzka pochodząca z Irlandii, z którą utrzymywałam do końca kontakt. Moja matka została aresztowana na granicy tuż przed wyjazdem i została w Rosji. Potem odnalazło mnie raz, potem zginęła mnie, jak jechałam do Nowej Zelandii. To potem odnalazłam je po raz drugi w Nowej Zelandii, także no miałam taki powiedzmy trochę skomplikowany bardziej układ, ale czułam to powitanie, odebraliśmy jako powrót, jako przyjazd kogoś oczekiwanego, nie jak powrót, jak przyjazd. I dziękuję wszystkim rodzinom nowozelandzkim. Myśmy co prawda na spotkaniu, Ania Bednarska znała nazwiska ludzi, którzy tam pomagali. Ja tą rodzinę, wymieniliśmy te nazwiska, prosiliśmy o podziękowanie panu premierowi ówczesnemu za opiekę i prosiliśmy o podziękowanie tym ludziom, którzy nam oddali kawałek serca i ten swój dom. I jesteśmy dalej obywatelami dwóch krajów. Można tak żyć, można kochać naprawdę i jeden, i drugi kraj, i można cenić ludzi, i można. I to jest potrzeba, to jest konieczność. O tym chyba powinno się najwięcej mówić. Nieważne, nieważne, jest to bardzo ważne, ale to, że jakoś uczono nas miłości do naszej ojczyzny, nasi opiekunowie, kościół, księża, nauczyciele, ale też ważne jest, żeby poza uczeniem szacunku do pracy i podkreślaniem wolności. Było najważniejsze, że czuliśmy się tam jakoś swobodnie, że to my zadecydujemy. Małe dzieci przecież. Niedawno przeglądając korespondencję znalazłam list koleżanki, która mówi, a ja też miałam wrócić w 48. Zastanawiałam się, ale stwierdziłam, już się tak przyzwyczaiłam tam i już nie chcę zaczynać od nowa. Zostanę. Czyli nie, dla niej nie było to takie istotne, czy wróci, czy zostanie, tylko że ona decyduje. I nikt jej nie zmusza, nikt jej nie wyrzuca, nikt nie mówi, skończyła się wojna, jedźcie do siebie. I za to dziękuję, no przede wszystkim dziękuję najserdeczniej Nowej Zelandii i przede wszystkim dwóm paniom, którym to zawdzięczamy. Trzeba to zawsze podkreślać. Dwie kobiety, właściwie jedna Polka, druga Nowozelandka, postawiły sobie za cel pomóc dzieciom, bo takie dzieci potrzebują. Najpierw spotkały się, przez Nową Zelandię płynął transport do Meksyku. Tam zobaczyły nędzę i jak wyglądają dzieci, jak wygląda ich życie. I postanowiły sprowadzić ile i jak tylko możliwe największą liczbę. I rząd się nie wahał. To rząd nas nowozelandzki utrzymywał. Właściwie w pierwszym okresie nasz rząd polski płacił nam takie kieszonkowe i personel dostawał jakieś tam wynagrodzenie. A resztą zajmował się, resztę finansów przejął rząd Nowej Zelandii. I oni nigdy nie dawali nam odczuć, że jesteśmy ciężarem. Tak długo, jak długo można było, miało sens utrzymywanie tego obozu. Obóz rozwiązany był w 49.
tak długo ten obóz funkcjonował. Dzieci porzucone zostały na głęboką wodę, wcale nie było im łatwo. Ale oni traktowali nas jak tamte swoje dzieci, też tamte musiały się uczyć, musiały pracować. Musiały wiele przestrzegać prawa przede wszystkim. I tamte dzieci i my byliśmy tam wolni. I to było najważniejsze. Dziękuję bardzo. Dziękujemy pani Aleksandro. Głos zabierze pan Michael Wodzicki, wnuk Kazimierza i Marii Wodzickich. Podczas II wojny światowej Kazimierz Wodzicki był konsulem generalnym RP w Nowej Zelandii. Szanowni pani marszałek, szanowni pan ambasador, szanowni pani poseł, szanowni pani Aleksandro i szanowni goście. Jestem zaszczycony, żeby w tym miejscu, w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej, mógł, nie wiem, czy w imieniu mojej rodziny, jako wnuk Marii Wodzickiej, Kazimierza Wodzickiego, który dogadali się z politykami Nowej Zelandii, żeby ta historia mogła się odbyć. I według mnie ta historia się zapisała w historii Nowej Zelandii. Jak się idzie do głównego muzeum w Wellingtonie Nowej Zelandii, jest taka wystawa, która o tym opisuje. I bardzo się cieszę, że powoli, ale systematycznie ta historia jest opowiadana i coraz więcej Polaków o niej słyszy. Bo myślę, że ta historia ma kilka lekcji dla Polaków i dla Polski, i dla polskich polityków. Przede wszystkim trzeba pamiętać, że jest to wszystko różowo, co się stało, ale ta decyzja była decyzją polityczną, żeby przyjąć uchodźców. I ona była trochę kontrowersyjna w Nowej Zelandii w tamtych czasach. Po co my mamy przyjąć jako Nowozelandczycy uchodźców, które tam statkiem amerykańskim mają jechać, płynąć do Meksyku? Po co nam ten problem? Oni są obcy, jakaś inna religia, nie mówią po angielsku, ale jednak była odwaga premiera Frasera żeby i innych polityków, żeby podjąć, tak jak pan marszałek powiedział, dobrą i słuszną decyzję. Oczywiście byli przeciwnicy, narodowcy, którzy zawsze mówili po co nam to i wszystko, ale trzeba pamiętać, że dzisiaj jest ulica Frasera w Warszawie i on jest ten, który jest zapamiętany za ten dobry uczeń. Druga rzecz jest, że historia Polski jest głównie o tym, jak Polacy wyemigrowali, jak Polacy potrzebowali za granicą pomoc, jak inne narody pomogli, żeby Polacy się znaleźli u nich dom. Myślę, że jeszcze raz Nowa Zelandia to świetny przykład. Ja urodzony w Nowej Zelandii, ten kraj pozwolił, żeby jako pierwsza ta Polonia, język i tak dalej był utrzymany. A teraz mamy wojnę w Europie, niestety, z powrotem. I jest właśnie szansa dla Polaków i dla Polski i dla polityków z Polski, żeby odwdzięczyć to, co inne kraje robiły dla Polaków. I myślę, że obserwując tego, co się wydarzyło od ostatnich dwóch lat, Polska może być bardzo dumna z tej reakcji. Z tej reakcji zwykłych ludzi, którzy przyjęli uchodźców, którzy przyjęli dzieci,
może być bardzo dumna z instytucji, które to również pomagali. I również może być dumna z polityków, którzy umożliwili to. Czy ja może w imieniu wszystkich uchodźców dziękuję za tą odwagę i myślę, dlatego ta historia jest ważna. I ważna, żeby ona występowała w tym miejscu w Sejmie. I mam nadzieję, że te dwie lekcje, czyli jedna, że politycy czasami muszą podjąć odważne i dobre decyzje, które może w tamtym okresie wyglądało jako kontrowersyjne, to trzeba zawsze pamiętać, co jest dobre. I druga lekcja, teraz Polska ma szansę, jako już rozwinięty, bogaty, bezpieczny kraj, pomóc innym. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Odczytany zostanie list pana Stanisława Manterysa, jednego z dzieci Pachiatua. Pan Stanisław mieszka w Nowej Zelandii. Drodzy Państwo, pozdrawiam Was z Nowej Zelandii, do której zawierucha wojenna zagnała nas na tymczasowy tylko pobyt. Zdrada naszych sojuszników zmusiła większość z nas do pozostania tam już na zawsze. Tęsknota za utraconą rodziną i ojczyzną towarzyszyła nam podczas wdrażania się w nową, a całkowicie obcą nam rzeczywistość. Nie było wówczas żadnych pomocnych programów do nauczania języków, ani nauczycieli do nauczania obcych przybyszów, bo byliśmy tu pierwszymi dla tego pokolenia przyjezdnymi, którzy nie znali języka angielskiego. A tutejsi ludzie często okazywali niecierpliwość, że mówimy po polsku, albo choćby nawet łamaną angielszczyzną. Teraz jest już całkowicie inaczej, bowiem przybyszów do tego kraju napłynęło już prawie z każdego kraju pod słońcem. Z czasem wdrożyliśmy się, założyliśmy rodziny i aż tak wielu z naszych zostało już tutaj pochowanych. Polska pozostała ojczyzną, choć już tak daleko odległą w czasie. Jestem Bogu wdzięczny, że mimo trudności spotykanych oraz mimo tęsknoty i wyobcowania znalazłem się w dobrym miejscu. Obóz polskich dzieci w Pachiatua dał nam odetchnąć po zawierusze zsyłki na Sybir i zawiązać trwałe przyjaźnie, które dla wielu stały się trwalsze od więzów rodzinnych, bo dzielili wspólnie często tragiczne przeżycia. Obóz pozostał w naszej pamięci wspólnym domem. Cieszę się, że wiedza o dzieciach z Pachiatua powoli dociera do rodaków w Polsce. Nie chodzi mi o szerzenie wiedzy tylko o małej grupce z Pachiatua, ale żeby Polacy poznali okrutne dzieje ogromnej rzeszy setek tysięcy polskich dzieci zaginionych podczas II wojny światowej. Dzieje, które niestety są w Polsce prawie nieznane. Składam uczestnikom spotkania serdeczne życzenia pomyślnego udziału w obchodach. Stanisław Manterys. Pracownicy i przyjaciele ambasady Nowej Zelandii zaśpiewają teraz Waiatę. Waiata Pureanei to tradycyjna maoryska pieśń o oczyszczaniu ducha, inspirowana przysłowem plemienia Napuhi. Wróć do gór swoich przodków, aby zostać oczyszczonym przez Boga wiatru Tafiri Matea. Yeah.